na wystawie poświęconej Armii Krajowej. Po wystawie nie odebrałem rzeźby. Po prostu mówię, co bym zrobił. Komu proponowałem, że może gdzieś przekona, jednak to nie jest takie małe, czy z tym nie rozmawiali. I tak podjęła sobie sprawę. I raptem znalazło się miejsce znajomego w dużej hali. Może ta rzeźba sobie tam trwa jakiś czas. Trochę ta rzeźba jest jak klosza. Ta hala też jest tymczasowa. Szkoda nie wyrzucił jednak. Było to kiedyś moje drugie dziecko. Czy warto w ogóle wspominać teraz całą sprawę tego pomnika? No ja myślę, że dla mnie to jest takie pytanie bardzo osobiste. No to był mój ojciec, także mi się wydaje, że tą sprawę warto przypominać. Dla mnie to jest choroba ojca, to jest jego wielkie zaangażowanie, uprzywłaszczenie sobie jego idei. Proszę Państwa, tutaj jest bohater filmu. To jest on. Nie, Joasia Pyzel, tam pod drzwiami, spójrzcie Państwo. Jest Pan Stanisław Soszyński. On jest autor muzyki do tego filmu, Janek Grudziński. To jest Janek Ławaru. Ja wiem, że Piotr przyniósł dzisiaj, ja pierwszy raz widziałam, projekt tego pomnika, znaczy projekt Piotruś. Projekt projektu. Pokaż Piotruś, pokaż to. Ja powiem, że dla mnie najbardziej przejmujące w tym wszystkim jest to, że znaliśmy tę sprawę tego pomnika. No my znaliśmy trochę nich więcej. I że tyle pomników powstało w Polsce i powstaje. I po Piotra nikt nie sięga. I myślę, że to jest to, że właśnie bohaterów się nie lubi. Bo są to wyrzuty sumienia nasze. Prawda? Na mnie jest głupio, że ktoś zachował się tak pięknie, tak bezkompromisowo. No tak myślę. Ja tylko Bogu dziękuję, że się z Piotrem przyjaźnimy do dziś, z Joasią, z panem Stanisławem, z Jankiem, że po prostu zostają te grupy naprawdę fantastycznych ludzi. Dla mnie to jest piękne życie. Niestety wszyscy mnie głęboko zawiniliśmy, ja też oczywiście, bo na pewno coś tam mogłem zrobić wobec Piotra, bo on powinien realizować wszystkie najważniejsze pomniki w Polsce, bo jest tutaj the best. To jest moja wielka przegrana. Ja myślałam, że po tym filmie będzie całkiem inaczej. Ja przegrałam. Wszyscy przegrali. Nie chcę Państwu powiedzieć, no mogę tylko powiedzieć, że gdyby nie daj Boże, czasy się cofnęły. Bliżej? Słychać? Gdyby się czasy cofnęły, to moja decyzja byłaby taka sama po prostu, bo inaczej nie może. Ale na szczęście czasy się nie cofają, idziemy do przodu. Tak? Ja dalej pomników nie mam. Nie, no mam. Focket Zoo. Za darmo stoi. Może zacznę od początku. No, ale nie załamuję się po prostu. Kiedyś po tym nieudanym dla mnie konkursie, aczkolwiek zmienił moje życie, może niekoniecznie pozytywnie, ale negatywnie. Ponieważ byłem na jakiejś takiej dziwnej liście, że no, trochę podpadłem, że tak jak mówiłem, przewidywałem to i tak się stało. To robiłem pajace. Jakieś takie, bo ja się poczułem tym pajacem i tak robiłem, to jest takie jak pseudo-autoportrety, takim klaunem się poczułem. No ale otrząsnąłem się, teraz sobie zupełnie inne rzeźby, interesuje mnie perfekcja w rzeźbie, piękno w rzeźbie. I no, tak sobie jakoś tam czasami cię sprzedam, nawet. Nie źle, nie można narzekać, jest super. Nie no, to jest nasz wielki wstyd. Ja oczywiście z Joasią i z jej rodziną, no teraz nie mam czasu, ale utrzymywaliśmy
kontakt. Ojciec Jarosi zapłacił najwyższą cenę. Najwyższą cenę, po prostu rzutem choroby po rozwiązaniu tego wszystkiego. I taką tragedią rodzinną, że tak powiem, przepraszam Cię Jasiu, że to mówię, ale może Ty powiesz, przepraszam. Tak, właśnie włączony mikrofon, ale tak mi się właśnie wydaje, że przynajmniej dla mnie to jest taka analogia, że jak powstańcy ofiarowali swoje życie, no to mój ojciec ofiarował swoje zdrowie dla tej sprawy, więc tak to odbieram, ale myślę, że jednak chyba wygrał tą sprawę, bo mimo, że jest to zupełnie inny projekt niż miał być początkowo, pod względem artystycznym, no to jednak pomnik w ogóle powstał. Ja pamiętam, że ojciec właśnie dlatego chciał, żeby on powstał, ponieważ powstanie w getcie miało swój pomnik od wielu, wielu lat w Warszawie, a w 80 roku jeszcze pomnika powstania nie było. I ojciec właśnie sądził, że jeżeli będzie pomnik, to nie będzie można zakłamywać powstania. Ponieważ tak przypomnę, że na przykład Jaroszewicz w przedmowie do książki Henryka Baczki, 8 dni na lewym brzegu, pisał, że powstanie było uzgodnione z gestapo, więc ojciec sądził, że takiego typu kłamstwa będą właśnie już nie mogły się powtarzać, jeśli będzie pomnik powstania. No i stoczyła się tą wielką batalię o nazwę, o tym, żeby pomnik nie był bohaterów powstania, którzy owszem byli bohaterscy, ale chodziło o to, żeby odpowiedzieć całą ideę powstania. Chodziło o to, żeby pokazać, że idea powstania była wielka. Ja przypomnę, że ojciec miał też takie, znał historię Nikę, nie wiem czy wszyscy wiedzą, ale ona najpierw miała być pomnikiem powstania, później bohaterów powstania, a została bohaterów Warszawy 39-45, więc w ogóle nie zostało ani słowa o powstaniu. Więc ojciec o tym wiedząc, właśnie bardzo, bardzo od samego początku pilnował, żeby to był pomnik powstania dla idei powstania. No i dlatego właśnie w 1984 roku komitet został rozwiązany, przywłaszczono sobie pieniądze, zmieniono nazwę, ofiarodawcy dawali datki na konkretny cel i to zostało bez zgody darczyńców arbitralnie zupełnie zmienione, nazwa pomnika została zmieniona. Na szczęście w 1989 roku, kiedy pomnik był odsłaniany, już były zmiany i wtedy właśnie bodajże NZS, architekci, Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy Armii Krajowej dopominały się o to, żeby wrócił poprzedni komitet, poprzedni projekt właśnie pana Piotra. I wtedy w ostatnim rzutem musiano jednak przy odsłonięciu wrócić do, przynajmniej do nazwy, więc przynajmniej nazwa jest, została jednak powrócona do nazwy powstania, ale niestety no, nie jest to ten oryginalny projekt, który miał tu powstać. Ja też pamiętam, że ja kiedyś jechałam tramwajem czy autobusem, to też panie, które biały udział w powstaniu, mówią, czy myśmy naprawdę tak wyglądały. Więc to też mówię o tym, prawda, jak jest odbierany przez uczestników powstania ten pomnik. Ja jeszcze chciałam tylko dodać, że co się stało z tym pomnikiem, który Majka wiezie, bo Majka, zda się, że wtedy, kiedy Majka kręciła film, to pan odbierał z Muzeum Narodowego. Znaczy, to model. Pomyłka, to jest pomyłka, ja mówię, to był ten model. Ja tylko chciałam powiedzieć, że on u Majki tam po filmie został przez wiele, wiele lat, bo film już był kręcony kilkanaście lat temu. Kilkadziesiąt, Jasiu. W każdym razie, no Majka teraz bardzo dobrze też nie wiem. Nie, ale my z Piotrem mówimy, że ten proces jest odwracalny, będziemy znowu piękni i młodzi. W każdym razie on leżał tam wiele lat, na podwórku gdzieś, zaniedbany, zapomniany i ktoś wyrzucił na niego grzejnik jakiś żeliwny i go całkowicie rozbił, on chyba, nie wiem, z gipsu był. I pamiętam, że kiedy wróciliśmy do tego pomysłu jeszcze z moimi kolegami, pojechaliśmy do pana Piotra samochodem, żeby jakoś uzbierać te szczątki tego, co zostało po tym modelu, żeby jeszcze coś może uratować, żeby jeszcze może, wtedy była taka nadzieja, że może właśnie przy Muzeum Powstania może uda się jakąś kopię zrobić, jakiś może w jakiejś skali model, 1:10, czy może pokazać to też, czy może film w Muzeum Powstania, czy może model, czy zdjęcia, są w ogóle historie, że ten pomnik miał inaczej wyglądać. No jednak okazało się, że pan Piotr wtedy, kiedy robił właśnie tą fokę, o której wspomina, że jest teraz w ogrodzie zoologicznym, no niestety popatrzył na te nasze szczątki przywiezione, no i powiedział, że już tego nie da się nic zrobić. Nie. Więc obecnie jedyne to, co w ogóle zostało w tej chwili, to właśnie z tej skali model. On jest też
Ja zakupiłam od pana Piotra taki model właśnie z ceramiki bodajże. Natomiast nakłaniamy pana Piotra, żeby właśnie może, żeby coś potem zostało, żeby może jakieś właśnie modele robić w brązie. I tu właśnie pan Piotr jeden model w brązie przywiózł, to mnie bardzo cieszy. A można go puścić w obieg? Można, ale nic się nie stanie. Nie jest lekki. To, no nie wiem, wasz ja chciałam jeszcze powiedzieć, żeby państwo wiedzieli, jakie piękne jest moje życie, że pan Stanisław Soszyński, który był wówczas, kiedy kręciłam ten film, naczelnym plastykiem miasta stołecznego Warszawy, jednocześnie był projektantem pierwszego w Polsce pomnika katyńskiego, stawianego przez braci Melaków, Andrzejka tutaj obecnego, więc to są tacy ludzie, bohaterowie moich filmów i to jest naprawdę wielkie szczęście, dlatego tak bardzo chciałam państwu ich pokazać. To ja powiem. My mieliśmy to szczęście, że nasz pomnik oryginalny jest, stoi przy tym fałszywce Jaruzelskiego, którą miałem szczęście rozebrać, absolutnie wywieźć stamtąd i powtórnie stawiać ten, który zaprojektował wraz z księdzem Karłowiczem i z arkadiuszem pan Stanisław. Wysadzimy jeszcze Andrzeja. A Majka zrobiła o tym też film. A przed panem, proszę pana, najważniejszy pomnik, nie pan się nie załamuje. Pomnik smoleński pan musi zrobić, jak pan jest tak wyczuwany. Chętnie. Bardzo jestem poruszony tym dzisiejszym spotkaniem. Dziękuję pani Mario, że chciała mnie pani tutaj przyprowadzić. Chciałem powiedzieć państwu zdanie, którego się nie używa, a które jest najistotniejsze, jeśli chodzi o powstanie. Warszawa padła w walce o przynależność do kultury łacińskiej. Wolność. Wszystkie tezy, jakie są do tej pory omawiane, pomijają ten prosty fakt, że kultura łacińska nakazuje żyć godnie w prawdzie i nie zamieniać ciał zmarłych. I dla mnie powstanie trwa dalej, bo my walczymy o kulturę łacińską, nie wschodnią, nie azjatycką, o kulturę łacińską. I kiedy obejrzałem obydwa te filmy, a szczególnie film pani Marii, pomyślałem sobie, że tak jak starałem się wówczas jako urzędnik miasta torpedować ten pomnik, który został zrealizowany, tak teraz uważam, że powinniśmy do tego, który tam stoi i którego się już pewnie nie uda usunąć, powinniśmy doczepić, złe słowo, przepraszam, umieścić w sposób godny informację, co zrobiono, że pan powinien mieć tam tą makietę z tablicą, że władze komunistyczne oszukały miasto, oszukały naród i że teraz my to uzupełnimy. To nie są duże pieniądze. To nie jest rewolucja w traktowaniu czyjegoś dzieła. To jest po prostu wymóg prawdy i kultury łacińskiej. I myślę, że byłoby właściwym, żeby jakaś grupa ludzi, do których chętnie w miarę moich sił i zdrowia dołączę, zrealizowała taki aneks do pomnika. Chyba dziękuję państwu bardzo.
dodać, że chcieliśmy umieścić to też w Muzeum Powstania, no niestety, ale... Nie udało się. Nie udało się. Poszliśmy z Piotrem prosić, żeby ten film tam wchodził. No, no powiedzmy, na przy okazji jakichś innych wystaw. W ogrodzie, kiedy się? Rok temu byliśmy, Piotr, czy dwa lata temu? Nie, to było... Nie, dwa lata temu. Nie, to było... 5 lat temu co najmniej. 5 lat temu! Prosiliśmy bardzo. To był początek muzeum. Tak, początek muzeum. Nie wzięli tego naszego. Ja uważam, że ten film powinien tam być. Znaczy, Piotr, ale to też nasza wina i Asia, twoja też. I pana Stanisław, my nie mamy siły już po prostu na walkę o pewne rzeczy. Ja spokojnie idę i mówię, ten film tu musi być. Ale trzeba mieć na to siłę, żeby tam pójść, żeby wytrzymać. No ja byłam kilka razy, ale Ładakowski odmówił. Nam też odmówił, nam z Piotrem byliśmy razem. Też odmówił. Znaczy ja tłumacząc się, że żeby już teraz nie zadrażniać, jakoś tak, że już nie ma co zadrażniać, że już stoi. Tak, bohaterowie przegrywają pierwsi. No taka, wszyscy to znamy, prawda? Na jakby na własnych plecach. Tam chciał. Dobry wieczór Państwu, jestem Artur Kowalski. Ja jestem operatorem kamery, montuję amatorsko. Zgłosiłem się do Muzeum Powstania Warszawskiego, że w czynach społecznych mogę tam właśnie udzielać się. Więc mi zaproponowali, żebym był uczestnikiem przy rozmowach, żeby nagrywał rozmowy kombatantów, właśnie szczególnie powstańców warszawskich. Proszę Państwa, poszedłem na takie spotkanie, więc przyszła pani na dwóch laskach. I to było na pierwszym piętrze pokój. Lato, gorąco. Ta kobieta, tej kobiecie nie podano ani herbaty, niczego. Pytania zadając byłoby chamskie. Znaczy, w taki napastliwy sposób ta kobieta prowadziła te pytania, więc ja po jakimś czasie nie wytrzymałem, pytam się, czy można byłoby poprosić tej pani dać, jak nie macie Państwo, bo ja rozumiem, że w muzeum jest, nie ma nie stać, to ja z własnych pieniędzy dam, żeby herbatę przynajmniej podać. Obruszyli się strasznie, no w końcu z łaski, dokładnie proszę Państwa, z łaski dali tej kobiecie wodę mineralną. Więc ja już nie chcę mówić, bo się troszkę zdenerwowałem wtedy też. Więc ja później jeszcze raz moją petycję zaniosłem, znaczy powiedziałem osobiście, żeby tych ludzi honorować. Proszę Państwa, poza tym tam jest winda. Na to pierwsze piętro może spokojnie wnieść tą kobietę windą. Nie. Jest jakaś, nie wiem, nie umiem tego nazwać. Ta kobieta szła w jedną stronę po schodach na kulach. Z powrotem, w związku z moją interwencją, z łaski swojej zwieziono na winą, ale proszę Państwa, proszę to jedna rzecz zrozumieć i to chcę podkreślić. Po mojej interwencji więcej nie chcą korzystać z mojej usług, bo byłem świadkiem chamstwa. Dziękuję. O tym jest ten film. Dziękujemy bardzo. O tym jest ten film. Czy Państwo macie jakieś pytania do Joasi, do Piotrka jeszcze? Ale jeszcze... Ja mam pytanie apolityczne do artysty. Mianowicie tak, w jakich proporcjach, tak do wzrostu człowieka mniej więcej, są te postaci na tym pomniku? Rzeźba w przestrzeni wielkości naturalnej musi być troszeczkę większa. No jasne. Bo w przestrzeni byłaby po prostu, no, nie tak, dobra tak, skala, byłaby za mała. Także te postacie były troszeczkę miały być troszeczkę większe niż naturalne, tak do 2 metrów. Czyli no, to miał być pomnik dla ludzi, nie dla gołębi. Rozumiem, a co pan zrobił z tą głową? Głowa jest u mnie w domu. Dobrze, a jak ona była wkomponowana w pomnik? To był pierwszy z powstańców. Aha, pierwszy z powstańców, tak, jego twarz, tak? Jego twarz. To był ten pierwszy taki, który tam biegnie, tam zaszkicowany. Nie, czy ja właściwie odczytuję ideę, że powstanie właściwie rozgrywało się w bramach, na ulicach, prawda, nie w kanałach.
Tutaj był pan Pieszak, Jan Pieczek, i powiedział, że to jest pomnik hydraulików, ten, który teraz stoi, tak? Tak. Zbierających grzyby. Tak, zbierających grzyby. Mój pomnik miał być wolą walki i zwycięstwa. Ja miałem i mam kompletnie inną wizję tego, co tam widzę, jak stoję. To jest podwójnie pozytywne. Ja staram się nie patrzeć. A ja tam poszedłem z synkiem malutkim, żeby mu to pokazać. Więc pierwsza pozytywna to jest taka. To jest bardzo innowacyjny, rewolucyjny projekt. To jest po prostu kadr z komputerowej gry strzelanki, a nie pomnik. A pozytywne drugie jest to, że to jest świetne miejsce, żeby tam postawić jakiś pomnik. Niech to tam stoi i rezerwuje miejsce dla pomnika, który kiedyś... Żeby jakiś deweloper się nie zapląta. Na pewno od wielu lat już kombinujemy, jak wysadzić ten pomnik w powietrze i wstawić to właściwe dzieło Piotra, ale z nami coś jest źle, proszę Państwa, naprawdę, bo jakby to wszystko się nie spełnia. Ja, musimy się dograć, tak? Ja chciałam jeszcze panu Stanisławowi oddać mikrofon Suszyńskiemu, bo chciał jeszcze coś powiedzieć. A ja ten film zrobiłam tylko dlatego, że dosyć długo mnie w Polsce nie było, chyba tam za 2 lata. I tamtędy jeździłem autobusem koło tego pomnika i nic nie wiedziałem. Bo nie mogłam na to patrzeć, ja nie mogłam żyć, jak patrzyłam na ten pomnik. Ten pomnik jest dlatego, że ja nie mogę wytrzymać tej ohydy, tego zakłamania. Dlaczego? Tego najgorszego gustu świata. Gwałcicieli. Ale ja tak chciałam jeszcze powiedzieć, że robiąc ten film zadzwoniłam do tego pana, który zrobił ten pomnik. To jest Piotrek, pamiętasz jakoś... Zadzwoniłam do pana Kuczmy z Krakowa i zapytałam się go jakoś tam o tę sprawę, o ten pomnik, jak on mógł, chyba zapytał, już nie pamiętam, a on mi odpowiedział z godnością osobistą, niech moje dzieło mówi za mnie. No to przynajmniej raz. Ja muszę to powiedzieć. No, i to jest nasza hańba. Poczekaj, tylko pan Stanisław jeszcze coś powie? Ja jestem Piotrek, tak? A propos pana Kućmy, bo to nie, ten mikrofon jest potrzebny, się zaczynamy. Ja za ten pomnik, bo to była moja praca dyplomowa. Używaj tego mikrofonu. To był mój dyplom. On był niestety z Krakowa. O rany, kurczę, ten facet zawsze się wtrąca. Jakiś jest chory. Taki facet? Tak, zawsze się wtrąca. I po prostu widziałem, że bo praca dyplomowa, potem jest komisja oczywiście wydziałowa, i dają wyróżnienie, albo nie dają. Ja miałem wyróżnienie, to znaczy miałem czerwoną kropkę na tej pracy. Bo w ogóle w pracowni wystawiałem zdjęcia, bo praca była w Muzeum Narodowym przecież, to był mój dyplom i tam był ten rozstrzygnik konkursu. Więc na tych swoich zdjęciach tej pracy patrzę, jest czerwona kropka, kurczę, super. Ale potem idę na drugi dzień na obronę dyplomów, już kropki nie ma. Bo komisja wydziałowa rzeźbiarzy dała mi to wyróżnienie. Nie chcieli dać, ale dali, no bo nie wypadało pewnie. Ale potem była komisja rektorska, o czym ja... No, i ta rektorska, w skład której wchodził pan od PO, pan od WF-u i tak. To mi zabrano. No i... Pan Kućma był wykładowcą w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Po swojej pracy dostał profesurę. Mnie zabrali wyróżnienie i nie wydali profesury. Tak, to chciałem powiedzieć. A to ja pan Stanisław jeszcze chcę powiedzieć. Pan Stanisław jeszcze na coś. Panie Stanisławie, ja panu daję, pan zawsze mówi najlepsze rzeczy. A kto mówi do rzeczy, oddaję. To jest zawsze na końcu. Dlaczego na indeksie? Jak tu siedzimy, to na indeksie jesteśmy. Na emeryturze już. Chciałem po prostu Państwu powiedzieć, że ten pomnik był właściwie sterowany przez pana Rozubierskiego. Towarzysza. Towarzysza. Towarzysza Edwina Rozubierskiego. Generała. Tak. On był takim zasłużonym AL-owcem w powstaniu, zwalczał dowódcę obrony Powiśla i fabryki, właściwie garbarni Koebracho, nazywał się jak
Rybart. Dzik Okolski. Ponieważ sam ten człowiek, faktyczny obrońca tej części miasta, pokazywał, że był to mierny funkcjonariusz wojskowy. Nie zmienia to faktu, że po przejściu do Śródmieścia generał Burkomorowski, naczelny dowódca, odznaczył tego Rozubirskiego krzyżem Virtuti Militari. I jak gdyby podzięce za to zwalczał tego człowieka w sposób niebywale prymitywny i taki złośliwy. I kiedy miała się przesądzić sprawa tego pomnika pana Kućmy, zostaliśmy wydelegowani do Krakowa, gdzie był takim człowiekiem prowadzącym całą sprawę pan Rozubirski. I jak żeśmy się już rozstawali, to się okazało, że wśród tych nobliwych panów ktoś się znalazł taki, kto mu ukradł beret. I to jest właśnie to, o czym mówiłem poprzednio, że nie kradnie się w kulturze łacińskiej beretów generałów. Otóż cię kradnie, ale to nie jest. I to jest pierwsza uwaga, jaką chciałem powiedzieć. Aha, jeszcze powiem, że jak teraz to oceniam, nie mieliśmy żadnych szans na przeprowadzenie dzieła, o którym tutaj mówimy, ponieważ spiritus mowem z całej tej sprawy przeciwko była ambasada radziecka i wszystkie instrukcje, jakie przychodziły do ratusza na ręce pana Dębickiego, a potem zmienione tego prezydenta Bolesławskiego, miały sygnatury ambasady, więc tutaj nie było żadnych szans, żeby słowo powstanie warszawskie mogło zaistnieć, ponieważ było dowodem na to, że po drugiej stronie cynicznie stali i czekali na śmierć miasta ludzie, którzy mogli je uratować. Ponieważ pani Maria powiedziała kilka słów i pan Melak o pomniku katyńskim, chcę powiedzieć, że niewątpliwym inicjatorem i twórcą tego pomnika był Stefan Melak. Jego duchowym przywódcą był ksiądz Karłowicz. Ja śpiewałem w chórze jako mały chłopak w katedrze przez cały okres okupacji i powstania. Źle powiedziałem. Chciałem powiedzieć, że ksiądz Karłowicz był tym człowiekiem, który wyniósł na plecach z kaplicy Baryczków Chrystusa, który dzięki temu, że ocalał, może być w dalszym ciągu duszą Warszawy. Ksiądz Karłowicz, mając do mnie zaufanie, poprosił, żebym zrobił ten projekt. Zrobiłem, bracia Melakowie to zrealizowali, a ja zostałem poproszony przez pana generała, prezydenta Warszawy, żebym wśród społeczności artystycznej Warszawy wynalazł tego, który to zaprojektował. Powiedziałem, że ja podpisałem umowę na ochronę dóbr plastycznych Warszawy, a nie inwigilacji środowiska. I w wyniku długiej rozmowy na temat twórczości, kiedy mi tłumaczył, że
Co to znaczy, że ja nie mogę czegoś zmienić? A chciał zmienić w ogóle wszystko, jeśli chodzi o pomnik Katyński. Powiedziałem, że wie pan, to jest delikatna sprawa. Jeżeli pan sobie wybije ząb, to jego masa w stosunku do ciała jest żadna właściwie, a na estetyce traci pan kolosalnie. Tak, mówię o tym jako o przyczynku do złożoności tej służby w tamtych czasach. Niestety po tej rozmowie, przy której siedział obok z rękami na kolanach, przez 2 godziny milcząc, pułkownik nazwiskiem Zajko, który nie wiem, co sobą reprezentował, ale był paraliżujący w sensie przebiegu tej rozmowy. I kiedy wyszedłem stamtąd, poczułem straszliwy ból żołądka. Poszedłem do infirmerii. Tam się okazało, że ta pani już zdążyła wyjść i sanitariuszka, która tam była, powiedziała, jak pana tak boli, to niech pan jedzie na pogotowie. I pojechałem. Kiedy tam wszedłem, pani mocno starsza lekarka powiedziała, dlaczego sądzi pan, że pana boli brzuch? Mówię, bo mnie boli. Ale zechce pan usiąść tutaj na takim fotelu transportowym i przewieźli mnie. Zrobili EKG i nigdy nie zapomnę sanitariuszki, która krzycząc rozpaczliwie, panie doktorze, natychmiast pobiegła gdzieś tam. Okazało się, że mam przedzawałowy stan i kiedy powiedziałem, że bardzo proszę, żeby zadzwonili do żony, bo samochód mam przed pogotowiem. Lekarz nie mógł uwierzyć, że człowiek w takim stanie może przyjechać samochodem. No i potem już okazało się, że przyjechałem w ostatniej chwili, ale mówię to dlatego, że nie miałem już żadnych szans włączyć się jeszcze w obronę naszego pomnika. Po prostu leżałem martwym bykiem w pogotowiu, bo nawet bali się mnie przewieźć gdzieś do szpitala. I kiedy patrzę na ten film, myślę, że on powinien być pokazywany w bardzo wielu miejscach, nawet w szkołach. I to jest jakaś wielka prawda o tamtym czasie, że było tak, jak w tym dowcipie, który był w Warszawie wówczas, że ścigali się Eisenhower z Chruszczowem i potem ci specjaliści od PR-u zastanawiali się, jak to podać, że Chruszczow przybiegł drugi, a pierwszy był Eisenhower, więc wymyślili, że pan Chruszczow by przybiegł drugi, a Eisenhower przedostatni. Dziękuję. Pan Stanisław, dzisiaj jak jechaliśmy tutaj do państwa, powiedział, że znalazł gdzieś w dokumentach takie jakieś tam zapiski ze spotkania w wieży kościoła świętej Anny na temat pomnika, gdzie był świętej pamięci Józef Krzemiński,
i świętej pamięci Stefan Melak. Tak bym chciała skończyć. A stan przedzawałowy mamy wszyscy, Panie Stanisławie. Taka jest prawda. Czy mogłam jeszcze coś dodać? Ja chciałabym bardzo Panu Piotrowi podziękować, że przywiózł nam tutaj ten model i żeby nasze spotkanie może jakoś tak, jakoś może trochę konkretnie się skończyło. To bardzo dziękuję też Panu Soszyńskiemu za tą propozycję. Jeśli jakieś osoby chciałyby się włączyć w to, żeby jakoś upamiętnić tą sprawę, to może jeśli się trochę osób zgłosi, to może będziemy mogli coś z tym zrobić. I chciałabym powiedzieć, że namawialiśmy Pana Piotra, żeby właśnie taki model w brązie zrobił, taka chyba jest limitowana seria 12, wtedy jest jakby zrobił oryginał. Ja nie wiem, jeśli znacie Państwo może jakieś środowiska polonijne, czy jakieś inne miejsca, jakieś osoby patriotyczne, które chciałyby taki model nabyć, to ja bym bardzo zachęcała, żeby to zrobić. A z drugiej strony właśnie, jeśli jakieś osoby by chciały, żebyśmy może jakiś taki model postarali się wylać w skali 1 do 10, tak jak Pan Soszyński zaproponował, no to prosiłem o podejście po spotkaniu. Jeśli będzie nas trochę więcej osób, to może by nam się to udało. Dziękuję. Ja też spróbuję to napisać do wszystkich. Dziękujemy bardzo.